podmalowałam. Zaraz jeszcze będę malować kreski. W ogóle pokażę Wam chyba dzisiaj, bo było o to dużo pytań, jak maluję swoją kreskę. I pokażę Wam też mój eyeliner. A ja życzę Wam miłego, miłego, miłego dnia. Buziaki. Zobaczcie, to oko jest już pomalowane. Jest eyeliner i tusz, a to oko jest bez kreski. Zobaczcie, widzicie tą różnicę, jak to oko jest optycznie powiększone. Ja nie jestem super wymasterowana w malowaniu kresek, ale uwielbiam je malować ze względu na to, że faktycznie to oko jest optycznie powiększone. Moim zdaniem podstawą do namalowania dobrej, ładnej, precyzyjnej kreski jest oczywiście sprawdzony eyeliner. U mnie super sprawdza się ten eyeliner od marki Eveline z serii Varietta. Kreskę zawsze zaczynam od namalowania sobie takiej linii, która wyznacza nam kształt kreski. O, zobaczcie. I tak będę pociągnę swoją kreskę i teraz sobie ją wypełnię. Ja wolę sobie malować ją tak krok po kroku, bardzo wolno, niż tak szybko pomalować sobie jedną kreskę, bo wolę być dokładna i powtarzać ten ruch, niż szybko namalować i sobie wyjechać i zniszczyć całą kreskę. Także ja powtarzam znowu tutaj. Okej, tak prezentują się moje kreski. Zaraz jeszcze dodaję tusz i już będzie mega ładnie. Takie kocie oko mi dzisiaj wyszło. A jeżeli chodzi o Eveline, to na ich stronie teraz trwają ogromne promocje, nawet do minus 70%, a z moim kodem BERSOF11 będziecie mogli zdobyć gratisy, balsam w gratisie. Także ja odsyłam Was na ich stronę i życzę Wam udanych, udanych zakupów. Buziaki. Daj głos. Daj głos. Daj głos.